Siódma runda na turnieju w Sewilli miała dla mnie wyjątkowe znaczenie. W tej oto rundzie zmierzyłem się z Ilmarsem Starostitsem, arcymistrzem z Łotwy o rankingu 2356. Dlaczego to była tak ważna dla mnie runda, dlaczego to był dla mnie tak ważny pojedynek? Z tym zawodnikiem zmierzyłem się 3 miesiące temu na kołówce na Ukrainie, gdzie w ostatniej rundzie, również kolorem czarnym, jeżeli tamtą partię bym zwyciężył, to miałbym już na koncie swoją drugą normę arcymistrzowską. Tamtą partię zagrałem nie najlepiej, ostatecznie ją zremisowałem, gdzie musiałem się całą partię bronić i tłumaczyć. Nie pamiętam jej jako taką, nie jestem z niej dumny, dlatego moim zadaniem było dzisiaj wziąć za nią rewanż i pokazać sobie, że przez te ostatnie 3-4 miesiące moje szachy stanęły na jeszcze wyższym poziomie. Czy to się udało? Zobaczmy sami. Partia rozpoczęła się od posunięcia d4. Tak również rozpoczęła się partia z tym zawodnikiem właśnie w ostatniej rundzie na kołówce, gdzie zdecydowałem się na posunięcie skoczek F6, ale jeżeli uważnie oglądacie moje analizy, to wiecie, że ja już praktycznie z posunięciem skoczek F6 się pożegnałem, dlatego od ręki zagrałem posunięcie D5. I tutaj generalnie byłem przygotowany zarówno na opcję skoczek F3 plus E3, gdzie rywal po prostu stawia na spokojnie figury, nie walczy o centrum, albo właśnie C4, które poszło w partii, którego widziałem, że rywal raczej ostatnimi czasy nie gra, ale decyduje się na to w pojedynkach, w których remis dla niego jest akceptowalnym wynikiem. C4, E6 nastąpiło z mojej strony, nie wchodziłem w obronę słowiańską, bo czułem, że rywal może mi walnąć na D5. Okej, nie mam z tym wariantem problemów, ale jeżeli mogę grać na E6 i zależy mi na wygrywaniu, to E6 wydaje mi się być lepszym rozwiązaniem. Skoczek F3, skoczek F6 i tutaj G3, czyli mamy partię katalońską, system, na który zdecydowałem się kiedy grałem ostatnią partię białymi, także widzimy, że ten katalon jest naprawdę popularny i nie ma co się temu dziwić. Zagrałem, moi drodzy, goniec E7, ostatnimi czasy bardziej popularny jest szach na B4, po czym dopiero wówczas wracamy na E7, ale tutaj generalnie ten wariancik z roszadą i C6 teraz przynosi mi naprawdę ciekawe rezultaty. Podpatrzyłem go od mistrzów międzynarodowych Antoniego Kozaka, Jakuba Fusa i sam ten wariant wrzuciłem do swojego repertuaru, bo uważam, że ma on bardzo fajną, praktyczną wartość i rzadko kiedy białe są w stanie, że tak powiem, być na ten wariant przygotowanym ruch po ruchu. W partii hetman C2, B6 i wieża D1. I tutaj muszę się przyznać szczerze, że zadanie domowe odrobiłem tak połowicznie, bo o ile kojarzyłem różne tutaj idee, tak ruch po ruchu akurat tego systemu z hetmanem C2 i wieża D1 nie przypominałem sobie. Przypominałem sobie bardziej systemy, gdzie białe chcą właśnie wykorzystać fakt, że ja zagrałem w tej kolejności C6 i przykładowo tutaj te warianty z hetmanem na D3 są bardzo, bardzo ciekawe. Tam wiem, że koń BD7, E4, goniec A6. Jakoś w ten sposób ta teoria tutaj leci, gdzie obie strony naprawdę mają bardzo ciekawą grę. W partii hetman C2, B6, wieża D1, czyli takie klasyczne ustawienie w partii katalońskiej. Hetman broni piona, wieża atakuje tutaj gdzieś na przeciągach mojego hetmana. Trzeba wiedzieć, jak tutaj grać. Zagrałem goniec B7. Wydaje mi się, że to jest solidny ruch, ale tutaj już grając goniec B7 nie pamiętałem ruch po ruchu, co się dzieje w pozycji. Skoczek BD7, skoczek E5 i tutaj czułem, że generalnie trafiliśmy do takiego głównego wariantu z zamkniętej katalońskiej, gdzie kojarzyłem, że głównym posunięciem powinno być koń H5. Ale z tego, co pamiętam, to właśnie przynajmniej 600 partii z 1000, które zostały tu zagrane, albo więcej nawet, kończyły się po prostu trzykrotnym powtórzeniem pozycji w ten sposób. No i nie będę ukrywał, że czułem, że rywal raczej wolałby chyba tą partię zamknąć właśnie remisikiem. Dlatego moim zadaniem było znaleźć ideę, która nie sprawia, że moja pozycja od razu się rozsypuje, ale pozwala kontynuować grę. I po ponad 10 minutach zdecydowałem się na posunięcie hetman C8. Stwierdziłem, że to nie może być ruch, po którym od razu mogę przegrać partię czy coś podstawić. Natomiast moja idea jest bardzo prosta, czyli chcę zbić na C4. Dajmy na to, jakby rywal zagrał skoczek D2. Moją ideą było zbicie na C4 i jak rywal zbije skoczkiem, to zagrać C5, gdzie moim zadaniem jest wymienić białopolowe gońce i potem sobie coś tam ciułać w równej pozycji. Najważniejsze było to, żeby tą po prostu grę kontynuować. Rywal tutaj dość długo myślał i zagrał goniec G5. I przyznam się szczerze, że byłem zadowolony, że przeciwnik w ten sposób zagrał, bo ja się bałem, że rywal zagra koń C3. Ja się bałem, że rywal zagra koń C3, gdzie bicie na C4 w ogóle nie działa, bo po C5 jest tutaj goniec D6 i tego nie widziałem z daleka, a zobaczyłem to dopiero, jak zagrałem hetman C8. Na moje szczęście rywal tego nie znalazł. Zagrał goniec G5, tutaj miałem dwie opcje. Na początku liczyłem DC, ale finalnie zagrałem H6. Goniec F6, zbiłem skoczkiem na F6, koń C3.
wróciłem skoczkiem na D7, czyli mamy bardzo solidną pozycję, gdzie generalnie białe i czarne nie dostały za wiele, ale jak na partię katalońską muszę przyznać, że byłem zadowolony, uznałem, że wyrównałem tą pozycję. Mam parę gońców, która może długoterminowo dojść do głosu, ale na ten moment jest na pewno pozycja równa. Ale podobało mi się to, bo wiedziałem, że rywal generalnie gra szybko, stara się nie popełniać błędów, ale czułem, że w dłuższej perspektywie czasu może jego gra być po prostu taka denna. Coś na wzór mojej partii właśnie z Kanadyjką, gdzie po pewnym momencie po prostu przestałem mieć jakiś większy pomysł na pozycję i po prostu dreptałem w miejscu. I jak sobie popatrzymy na to, co się działo przez następne kilka posunięć, to właśnie tak to mniej więcej wyglądało, czyli dreptaliśmy sobie w miejscu, cofaliśmy figury i dopiero gdy rywal zagrał F4, to znalazłem światełko w tunelu, bo teraz generalnie kiedykolwiek uda mi się otworzyć tą pozycję, to czułem, że może być naprawdę dobrze, bo rywal ruchem F4 otworzył swojego króla, ma gdzieś słabość na E3, także jakby na przykład po hetman C7, które poszło w partii, rywal by zbił, no to po ED już tutaj może mieć rywal dość spore problemy z pionkiem na E3. Rywal zagrał goniec H3, idea polegała na tym, żeby zbić na D5 i nie pozwolić mi na odbicie pionem z linii E, ze względu na związanie, dlatego ja zbiłem na C4, wyprzedzając rywala. Hetman C4, wieża D8 i tutaj naprawdę czułem się już bardzo pewnie, bardzo, bardzo komfortowo. Przez moment bałem się, że podstawiłem goniec E6, ale pomyślałem sobie, że to nie może być dobre, bo na F5 mam po prostu wieża D6 i na FG król H6 i tutaj wszystko mi się zgadza. A jak koń E4, to po prostu wieża E7 i koń G5, król H6, gdzie czarne są super. Także na szczęście goniec bije E6, nie było problemem w tej pozycji, natomiast rywal zagrał E4 i widziałem ten ruch z daleka. Czułem, że może być to posunięcie dość problematyczne i faktycznie było, musiałem je policzyć. Z daleka nie widziałem jakby rozwiązania tego problemu. Zagrałem B5, hetman C5, goniec F8. Idea polega na tym, żeby teraz tego hetmana wyrzucić na G5, co się wydarzyło. I teraz król H7. Idea polega na tym, że zabieram pole H6. Hetmanowi, bo jakbym zagrał goniec E7, to hetman H6 może zagrać przeciwnik. Mogłem powtarzać ruchy, ale stwierdziłem, że zagram od razu, bo chcę grać na wygraną. Okej, powtarzanie ruchów też nie oznacza, że chcę grać na remis oczywiście, bo to jest psychologiczna często zagrywka. Natomiast zagrałem właśnie od razu król H7, rywal król H2, wydawało mi się, że to jest solidne rozwiązanie. B4, koń B1, C5. I tutaj powiem wam szczerze, że dopiero jak zagrałem C5, to znalazłem tak naprawdę rozwiązanie swojego problemu, bo bałem się, że wisi na C5 bicie, ale na szczęście nie ma tutaj o tym mowy, bo na końcu jest goniec H6 i jak hetman F6, goniec G7, hetman G5, F6 i łapie hetmana, a jak hetman E5, to bicie i na końcu spada skoczek. I tu byłem bardzo z siebie zadowolony. Rywal to wszystko znalazł. W ogóle powiem wam szczerze tak, rywal w tej partii ze mną praktycznie zużył tyle czasu, co zużył we wszystkich innych partiach razem wziętych. Bo jak patrzyłem sobie na partię przeciwnika, to on na przykład potrafił kończyć partię z godziną 15 na zegarze. A tutaj naprawdę widziałem, że podszedł ambitnie do tematu. A nawet przegraną partię, którą wcześniej miał, to kończył z ponad godziną na zegarze. Także tutaj wiedziałem, że my się znamy właśnie z tego turnieju kołowego i wiedziałem, że tutaj na pewno tanio skóry nie będzie chciał sprzedać. Wieża D4, generalnie zbiłem wszystko do spodu i zagrałem taki ciekawy ruszek goniec E7. Idea polega na tym, że na CD rywalowi wypuszczam hetmana na B5 i to mi się nie podobało. Dlatego zagrałem goniec E7, żeby właśnie do tego przejść. Goniec D6, hetman F6. Goniec F8, moim zadaniem jest zagrać goniec G7, co mi się bardzo podobało. Ciach, goniec C6, B3, no i tutaj mam piona więcej generalnie, powinno być dobrze. Ale przez moment miałem jeszcze wątpliwości i widzimy je tutaj na zegarze, że te wątpliwości trochę były. Zagrałem hetman D3, idea polega na tym, że po koń D2 gram hetman C3, a na koń C4 gram goniec B5, to była moja idea w tej pozycji. Chociaż z daleka nie widziałem hetman E2, ale wydaje mi się, że A5, A4 to powinno wszystko iść w dobrym kierunku. Natomiast rywal zagrał E5 i tutaj już byłem pewny, że po C4 to musi być dla mnie wygrana pozycja. Zbiłem ciach, koń D2 i po hetman C3 partia się zakończyła w obliczu tego, że po biciu koń B3 gram C2 i jeżeli król idzie do przodu, to gońcem dochodzę na
Gońcem pomagam pionkowi w dojściu na pole C1, po czym po prostu zostaję z figurą na czysto więcej. Także w ten oto sposób wygrałem czwartą z rzędu partię. Fajnie, w końcu z zawodnikiem, za którego kilka oczek wpadnie. Dzisiaj gram z kolejnym arcymistrzem, nie z Łotwy, a z Litwy tym razem. Mistrzem Litwy, także będzie partia ciekawa. Zawodnik 2534, także też już jest to partia, w której mogę po prostu sobie grać na spokojne szachy. Oczywiście walka na śmierć i życie, ale wiem, że przynajmniej jak wygram, to faktycznie coś z tego realnie dostanę. Także przynajmniej tyle, że głowa będzie bardziej komfortowa w tej rozgrywce, no i wierzę, że dalej będę sobie grał spokojnie i dobrze, tak jak to ma miejsce cały czas. Ja uważam, że to potknięcie z Kanadyjką nie wynikało z tego, że ja zagrałem jakoś bardzo złą partię, ale z tego, że bardziej to rywalka zagrała fenomenalnie i tak naprawdę od pewnego momentu na niewiele mi pozwoliła, także cieszę się i lecimy dalej z tematem. Zobaczymy sobie tylko szybko przegląd, żeby was tutaj też nie trzymać w napięciu. Ciach, pozwolę sobie tutaj dodać tylko przegląd, pyk, pyk. 95% dokładności, no jak na ponad 40-ruchową partię, to naprawdę przyzwoity wynik. No i tutaj trzeba przyznać, że spokojnie, stabilnie do przodu. Fajnie, bo taka strategiczna partia, wiecie, no nie w moim stylu, a jednak potrafię jednak coś tymi figurami manewrować, także to też nie jest tylko tak, że ja potrafię tam, wiecie, taktykę znaleźć, ale strategicznie też już zaczynam powoli kumać, co mi się oczywiście bardzo, bardzo podoba. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Do następnego. Widzimy się jutro, godzina 17, mam nadzieję, i wszystkiego co najlepsze. Bajo!